Specyficzny sezon, ciężki sezon, bo każdy wie, w jakich warunkach przyszło nam grać i trenować, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest, że ten cel, który sobie założyliśmy przed sezonem, został osiągnięty. Wiadomo, że mieliśmy kilka problemów, było trochę zmian w naszym zespole, ale teraz o tym nie pamiętamy. Teraz się cieszymy i świętujemy, bo to, co sobie założyliśmy, osiągnęliśmy. Czy to drużynowo, czy indywidualnie, każdy z poszczególnych zawodników i naprawdę to cieszy. I jeszcze ten pierwszy medal, który zdobyło tu kilku z nas, w tym ja, no naprawdę smakuje wyjątkowo i w końcu czuję, że to, co robię na treningach, przynosi w końcu jakieś efekty. I powiedziałem to rok temu, kiedy zdobywałem Gladiatora, że oddałbym to wszystko, żeby mieć ten medal. I tak się właśnie stało i mówię, że to taki medal smakuje 100 razy lepiej niż indywidualne osiągnięcie, kiedy zdobywa się coś drużynowo. I z tego jesteśmy zadowoleni, ja jestem zadowolony i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie znowu, jeżeli coś sobie założymy, to osiągniemy. Tyle. A czy jesteś zadowolony z czasu na parkiecie, który otrzymałeś, i ze swojej postawy w ciągu całego sezonu? Tutaj moją postawę to nie mi to oceniać, tak? To zostawiam trenerowi, ale wydaje mi się, że czas na parkiecie, jaki spędziłem, było go naprawdę bardzo dużo i na tej pozycji obrotowego naprawdę z Łukaszem Rogulskim dobrze się uzupełniamy. I ja też już odgrywam, mam trochę inne role, bo środkowy obrońca też musi mieć jakby podzielony czas, tak? Całego meczu na takim poziomie ciężko jest rozegrać cały mecz. Ale wydaje mi się, że w tym sezonie to wszystko fajnie wyglądało i tak jak mówię, na pozycji obrotowego naprawdę tworzymy zgrany duet i jestem zadowolony z całego sezonu, bo tak jak mówię, nie liczą się indywidualne osiągnięcia, ale osiągnięcia zespołowe, to zrealizowaliśmy i to jest najważniejsze. Sezon najtrudniejszy w moim życiu, najszczęśliwszy w moim życiu i jeden z chyba z najlepszych w moim życiu. W moim wykonaniu, więc no, 3 razy tak, można powiedzieć. Dużo też przeciwności, ale na szczęście pokazaliśmy charakter i mimo tego wszystkiego potrafiliśmy wyjść obronną ręką, wygrać ten mecz. Też uważam fajnie, że się tak ułożyło, że ten ostatni mecz był najważniejszy, bo to też kibicom dało dużo emocji i pokazało piękno sportu ogólnie, nawet nie tylko piłki ręcznej, ale całego sportu. Więc bardzo się cieszę, że tak jeszcze w tych okolicznościach udało nam się wygrać. No było czuć różnicę, jak już się kibice pokazali na hali i nawet w tym Zabrzu. No ja się cieszyłem, że kibice są w Zabrzu, bo to mimo, że byli przeciwko nam, to też napędzało nas, bo było czuć te jeszcze większe emocje i no, było widać też w meczu ze Szczecinem, że ci kibice nam dużo dają i ten początek meczu był piorunujący też pewnie ze względu na to, że były te emocje związane z kibicami, więc no, życzyłbym sobie, żeby w przyszłym sezonie już nie było z tym problemów i na nowej hali byli bardzo licznie zgromadzeni nasi kibice. To cieszy, bo to też pokazuje, że ktoś z zewnątrz docenił to, jak wygląda moja praca w tym klubie i cieszę się, że była ta nominacja. No szkoda, że nie wygrałem, ale wygrał zawodnik no, z topu, więc samo to przegrać z nim to i tak żadna ujma. Więc no, cieszę się, że tak to wyglądało i mam motywację na kolejne sezony. Wiadomo, ten sezon był bardzo ciężki zarówno pod względem poziomu grania, jak i pod względem koronawirusa. I na pewno było to odczuwalne na meczach tutaj w domu, w naszej hali, że brakuje kibiców. I myślę, że każdy z drużyny może przyznać, że jednak kibic to jest taki 8 zawodnik w piłkę ręczną. Jak wiadomo, jestem jednym z młodszych tutaj zawodników. Współpracowało mi się z kolegami z drużyny bardzo dobrze. Na pewno dzięki nim w tym sezonie, czy na treningach, czy na boisku, zyskałem doświadczenia, które na pewno zaowocuje w przyszłości. Można powiedzieć, że zarówno od Łukasza, jak i od Dawida dostaję dużo rad, które pomagają mi na boisku.